Zapraszamy z poczekalni z powrotem do naszego webinaru. Jeszcze chwilkę poczekamy, aż system Was tutaj przerzuci, żebyście mogli wszyscy wejść i rozgościć się u nas. Że tak powiem, rozgościć się w naszej kieszeni dzisiejszej, bo dzisiaj będzie bardzo, bardzo, bardzo kieszonkowo. Dobry wieczór. Ja tylko na początku się trochę pojawiłem w oknie, żebyście wiedzieli, że będę czuwał z tyłu, będę moderował czat, a dzisiaj spotykamy się pocket code'owo. Nie będę się rozwijał, co to jest, bo o tym wszystkim opowie wam Michał Dębski, który dzisiaj ze mną jest, nasz trener, który po prostu pocket code to ma w kieszeni, że tak powiem. Sami zobaczycie, będzie was krok po kroku wprowadzał, a nie, że, ponieważ nie chcę się rozgadywać, tak, bo wiecie, zacznę mówić pół godziny, to tylko powiem, że to jest naprawdę fajne, fajne narzędzie. I wtedy będzie i będzie o tym dzisiaj opowieść. Zobaczycie to sobie. Agata, no tam Ania Świć i Sylwek Zasoński na pewno są. Może i Monika Gnutek, z tego co widziałem, na grupie się tam wybiera. Więc o, Beata. Cześć, Beata. I tak dalej. Więc ja zamieniam czat na moderowanie. Fajnie, że was jest. Jest teraz prawie 60 osób, więc jak na kieszeń, to mamy te kieszenie bardzo pojemne. Więc wiecie, ja znikam, będę na zapleczu, a Michał przejmuje was teraz swoją po prostu, swoim spokojem i swoją wiedzą po prostu, która nie ma dna. No, to miłego webinaru. No, witam was serdecznie. Oczywiście w wakacje odrzucił do i zajrzałem, że ciągnął mnie. I stwierdzi, że jest to naprawdę jak program warty polecenia. No właśnie, dlaczego? Jest programem bardzo, bardzo łatwy. Michał, że jest tak Michał, łatwy jak Scratch. Trzymaj się mikrofonu bardzo mocno. Blisko, dobra, blisko, przepraszam, blisko. Bo taki jest mikrofon szkolny, więc. Musisz się dobrze Ale go trzymać. Mam nadzieję, że będzie działał. Teraz lepiej. Dobra. To jeszcze raz. Ten program jest bardzo prosty. My, tak jak mówimy, jest tak łatwy jak Scratch. Natomiast wydaje mi się, że kiedy go poznałem, był takim początkującym programem i miał różne inne funkcje. Natomiast mam wrażenie, że coraz bardziej upodabnia się do Scratcha i idzie też w tym kierunku. Także jeśli będziemy się okaże, że mniej więcej ktoś zna Scratcha, to też bardzo łatwo poradzi sobie z Pocket Codem. Natomiast jakie są różnice? Przede wszystkim jest taka, że tutaj nie używamy komputerów do tego, żeby programować. Programujemy bezpośrednio na jakichś tabletach, na smartfonach. Z kolei nie potrzebujemy stałej łączności z internetem. Wystarczy, że na początku ściągniemy sobie program, aplikację na swoje urządzenie i to już wystarczy. Potem już pracujemy możliwie offline'owo. Także dzięki temu możemy w każdym momencie programować. Tutaj widziałem też takie informacje, że gdzieś tam sobie ludzie kodują w tramwaju, w autobusie. W ogóle ten program powstał w Austrii, na Uniwersytecie w Graz. To, co trzeba przyznać, jest teraz bardzo intensywnie rozwijany. Właściwie często, jak wchodzę, się okazuje, że jest nowa wersja, bardzo mocno zmieniona, czy też ulepszona. Także bardzo intensywnie się rozwija i ciągle coś nowego się pojawia. Możemy też stworzyć swój profil. To za chwileczkę też pokażę, kiedy przejdę już do samej aplikacji, kiedy zaczniemy działać. Natomiast no właśnie, możemy tworzyć swoje własne aplikacje. I to, co ciekawe, że a propos Scratcha, jest też od pewnego czasu możliwość pobierania programów
ze strony Scratcha, z tej wersji online'owej. Można je konwertować do Pocket Coda. Może to tyle takiego wstępu, natomiast chciałbym jeszcze, mam takie jedno pytanie. Czy będę mógł się odwoływać do Scratcha? Tylko mam takie pytanie, czy tutaj Państwo korzystaliście już ze Scratcha i także czekam chwilkę na ankietę. Widzę, że przybywa bardzo dużo odpowiedzi. Jeszcze moment zaczekam. No, zatrzymało się. 3/4 osób mniej więcej głosowało i 1% odpowiedział na pytanie, że nie zna Scratcha, więc pozwólcie Państwo, że będę się odwoływał do tego programu, ale staram się także w ten sposób opowiadać, żeby też te osoby, które nie miały dotąd kontaktu, żeby miały problemy ze zrozumieniem. A zatem może od razu przełączę. Żeby w ogóle rozpocząć pracę z Pocket Codem, musimy go zainstalować. Jest to aplikacja darmowa. Wejdziemy do sklepu Play. Piszemy Pojawią nam się takie trzy aplikacje, które są stworzone właśnie przez Catrobat, czyli przez twórców Pocket Coda. I nas interesuje tutaj głównie ten pierwszy program, Pocket Code. On będzie służył do kodowania, do tego, żeby tworzyć aplikacje. Natomiast również musimy mieć tę drugą aplikację, a mianowicie Pocket Paint, Draw and Edit, ponieważ ona będzie nam potrzebna do tego, żebyśmy mogli tworzyć własne jakieś rysunki. Jest to tak jakby odpowiednik Painta bezpośrednio ściśle połączony z Pocket Codem. Natomiast, przepraszam, ta trzecia aplikacja, Create at School, jest to nowa rzecz, która dopiero chyba też jest zbudowana, która dopiero powstała. Także zacząłem kiedyś testować, natomiast tak. Ma być ona właśnie skierowana głównie do szkół, do pracy z dziećmi, natomiast nią się dzisiaj nie będziemy zajmować. Ja już mam ściągnięte aplikacje, dlatego tutaj, tak jak Krzysztof już mówił, jest ta kieszeń do kodowania. I cóż tutaj mamy? Ja już też zacząłem się bawić, więc osoba. Natomiast kiedy chcemy stworzyć coś nowego, oczywiście klikamy tutaj nowy i spyta nas o nazwę, co chciałbym zrobić. Takim często, kiedy zaczynamy programowanie, zaczynamy od programu Hello World, coś nas powita. Może i tym razem zaczniemy od jakiegoś takiego powitania, że nazwę. Mamy od razu dwie możliwości. Albo mogę stworzyć pusty program i tak to właśnie zrobię, albo może mogę wybrać opcję tutaj stwórz przykładowy program. O tym może, to może pokażę za jakiś czas. A zatem tworzę program. Mam jeszcze możliwość wybrania orientacji ekranu, czy żeby była pionowa, pozioma, bardzo intuicyjna, obojętnie. Już teraz mam. Właściwie podobieństwo do Scratcha jest dosyć duże. To znaczy też mamy możliwość wyboru tła, a następnie obiektów. Obiekty są to odpowiedniki duszków ze Scratcha.
A zatem najpierw mogę sobie tła wybrać jakieś tło, które będę chciał. Wybieram poprzez to, że tutaj mamy napisane, wciskam plus. A właśnie, taką jedną wielką zaletą Pocket Coda jest to, że jest przetłumaczony na język polski. Tutaj w wakacje jeszcze się okazało, że było tak, że częściowo był na polski, teraz już tak na bieżąco wszystko jest tłumaczone, także jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego, to tutaj nie ma tej bariery. Skoro chcę wybrać tło, mam takie możliwości. Mogę albo narysować samodzielnie tło, podobnie jak było w Scratchu. Mogę wybrać z biblioteki, tego zaraz przejdę. Mogę wybrać obraz ze swojego urządzenia, albo mogę zrobić zdjęcie. Czyli bardzo podobnie jak było też w Scratchu. Biorę bibliotekę, mam tutaj też pogrupowane różne kategorie te tła. Skoro wybrałem przedtem opcję portretową, czy taką pionową, to może biorę jakiś obraz z tego portretu. Cóż, zbliża się zima, taka wersja zimowa. I już mam wybrane. Mogę sprawdzić, kiedy naciskam tutaj na trójkąt, który oznacza jakby play. Pokaże mi się to, tutaj wyrzuciło, ale jeszcze raz wracam. Pojawił się ten właśnie widoczek, który grałem. Ale wracam do programu. Mogę teraz, kiedy już mam tło, dodać jakieś obiekty. Obiekty, czyli nóżki. Też tutaj skorzystam z biblioteki. Tutaj się chwilę ładuje w zależności od urządzenia. Raz krócej, raz dłużej to trwa. Zaczekam jeszcze. Wybieram na przykład tego niebieskiego stworka. Czy teraz mnie słychać? Halo, słychać mnie? Wybieram tego niebieskiego stworka i zatwierdzam OK. Pojawi się on również na naszym ekranie. Ale wychodzę, żeby tworzyć dalej. I teraz tak, może, aha, jeżeli jeszcze raz teraz kliknę, znowu mam możliwość wejścia w takie trzy rzeczy. To znaczy mogę tworzyć skrypty. Tutaj widzimy do góry możliwość tworzenia skryptu. Mogę dodawać wyglądy. Tutaj to określenie wyglądy jest odpowiednikiem kostiumów ze Scratcha, czyli mogę dodawać jakieś nowe kostiumy. I też, tak jak w Scratchu, mam możliwość dodawania jakichś dźwięków. Przejdźmy może do samych skryptów. Klikam w skrypty i znowu, aby cokolwiek stworzyć, muszę nacisnąć plus. Zobaczmy. Mamy bardzo podobnie, jak było też w Scratchu, jak jest w Scratchu, podzielone wszystkie bloczki na poszczególne kategorie. Mam kategorie wydarzenia, w których mamy początki, czyli te bloczki startowe, czyli kiedy program startuje, to odpowiednik oczywiście, kiedy kliknięto zieloną flagę. Mamy, przepraszam, kiedy naciśnięto danego duszka, kiedy w ogóle dotknięto ekran, a także są wiadomości, są jakieś warunki logiczne dodatkowo. Mamy też jakieś zderzenia, ale też o tym innym razem. Mamy klony, mamy zmianę tła. Także tutaj bardzo, bardzo podobnie jak było, jak jest w Scratchu. Inna kategoria to kontrola.
Tutaj też bardzo podobnie jak w Scratchu mamy to, że oczekujemy. Takim nowym bloczkiem jest komentarz. Mamy pętle, warunki, czyli prawie tak samo jak w Scratchu. Zakładka dotycząca ruchu, również bardzo podobna. Dotycząca dźwięków, jeszcze skorzystamy z tego za chwilę. Dotycząca wyglądu, pisaków oraz danych, czyli inaczej mówiąc zmiennych. A zatem, aby rozpocząć ten program, klikam, kiedy program startuje. Kiedy program startuje, co mogłoby się wydarzyć wtedy, kiedy program startuje, mogłoby być tak, że w tym momencie na przykład duszek zapyta nas o nasze imię. A zatem przechodzę do dźwięku. Mamy tutaj, widzimy na dole powiedz albo powiedz i czekaj. Może być tak, że pojawi się pytanie, które mamy odpowiedzieć, ale możemy też skorzystać właśnie z takiej wersji dźwiękowej. Może jednak tej wersji dźwiękowej za chwilę. W wyglądzie mamy z kolei, tak jak i w Scratchu, zobaczmy zarówno te bloczki powiedz, to są jako chmurki i dymki. Powiedz przez sekundę, pomyśl przez sekundę, ale też mamy możliwość wrzucenia takiego bloczka, który będzie tak jak w Scratchu, w czujnikach, zapyta nas i gdzieś przechowa naszą odpowiedź. A zatem użyję właśnie tego. Zapyta i przechowaj odpowiedź gdzie. Tutaj trzeba by tworzyć jakąś zmienną. Wprowadzamy nazwę zmiennej, załóżmy imię. Czyli on zapyta nas, jak mam na imię i zostawi tę odpowiedź w imieniu. Co dalej? No dobrze, gdyby nas przywitał naszym imieniem. A zatem może teraz użyjemy dźwięku. To, co jest ciekawe tutaj w tym urządzeniu, to tego akurat nie ma w Scratchu, możliwość tworzenia czy generowania dźwięku poprzez syntezator mowy. A zatem wybieram kategorię dźwięk. Może użyję tego ostatniego. Powiedz coś i czekaj. Może przetestuję, czy to działa. Muszę zaakceptować, czy wybrać aplikację do zamiany tekstu na mowę. Zapyta mnie. O, na razie powiedział tylko cześć, ponieważ zapytał mnie o imię. Ja moje imię podałem, ale na razie nigdzie nie wykorzystuję tego. Wracam do programu. Musiałbym wykorzystać. I teraz tak, mogę wejść tutaj w tę informację, co ma powiedzieć. Jeżeli to wybiorę, pojawia mi się jakby nowy panel, w którym mam dosyć bogate możliwości. A mianowicie mogę wpisywać teksty jakieś tutaj za pomocą klawiatury, ale też mogę korzystać z pewnych funkcji. I w funkcjach mamy sporo matematycznych, ale też tekstowe. I kolejny bloczek, który jest podobny jak i w Scratchu, bloczek połącz. Co ma połączyć? Ma połączyć słowo cześć. Słowo. Z moim imieniem. Moje imię będzie zmienne,
czyli tutaj to jest kategoria dane. I wybieram, że ma tutaj umieścić zawartość zmiennej. I zatwierdzam. OK. Testuję. Zatwierdzam. Podaj swoje imię. Michał, prześlij odpowiedź. O, przywitał mnie moim imieniem. Także mamy taki pierwszy program, który wita nas naszym własnym imieniem. To może idźmy dalej. Tworzę coś nowego. Wracam do punktu startowego, czyli do głównego widoku. I tworzę nowy projekt, nowy program. Teraz może taki program, który będzie zrobi nam taką jakby fotkę. To może nazwę ten projekt foto. OK. Wybieram orientację pionową znowu. Tła mogę na razie nie używać. Wybiorę jakiegoś stworka. OK. Przepraszam, tutaj nie patrzyłem wcześniej. Standen zwalniam. Dobra. Zatem tworzę jeszcze raz teraz. Wybieram jakiegoś duszka. Może tego. Aha, jak okay, w bloczek, teraz to mnie słychać, co? Za moment słychać pokażę. Mnie? Czy nie słychać? Jak będę miał bloczki, bo w tym momencie wyszedłem. Okej, okay, słychać mnie. Michał, słyszysz mnie też? Tak, słyszę cię. Poczekaj chwilkę, bo miałem problemy i po prostu nie mogłem się wbić z powrotem z głosem. Przepraszam was, musiałem zastartować komputer, coś mi się zwiesiło. Pierwsza rzecz, w dolnym rogu ekranu macie coś takiego jak Fit to Window. Jak sobie to odznaczycie, to wtedy będziecie widzieć więcej, bo będzie wasz komputer śledził w ClickWebinarze to, gdzie jest Michał i które bloczki pokazuje. Więc odznaczcie to, dzięki temu będziecie lepiej widzieć, co on pokazuje. To jest jedna rzecz. Teraz te rzeczy, które się pojawiły w trakcie, bo gdzieś podglądałem was też z mobilnego rozwiązania, to tak, to pewnie Michał to mówił, ale jeszcze raz powtórzę, bo czasami nam ucieka uwaga, że to jest Pocket Code funkcjonuje pod Androidem i trzeba mieć Androida, żeby to po prostu funkcjonowało w ogóle, więc nie da się tego pod Windowsem zainstalować, no bo to jest aplikacja mobilna, na której można aplikować, na której można tworzyć apki na urządzenie mobilne. To jest jedna rzecz. Można mieć też emulator, który ktoś tutaj z was wrzucił, ale to jak gdyby, no po to jest to rozwiązanie na mobilne urządzenia, żeby po prostu działało i dobrze funkcjonowało. To jest jedna rzecz. Więc jak zrobicie Fit to Window, to będzie najlepsza jakość, jaką w tej chwili możecie uzyskać, oglądając to w taki sposób z komputera Michała. Michał, jest prośba też z czatu, żebyś troszeczkę wolniej i po prostu poopowiadał o tych rzeczach, żeby się po prostu nie śpieszyć. I to jest gdzieś ważne, a u ciebie najważniejsze jest to, żebyś mówił do mikrofonu, bo jeśli tylko uciekasz od mikrofonu, to jest poszum i wtedy nie słychać cię dobrze, a jak jesteś po prostu centralnie do mikrofonu, to jest ok. Więc ja znikam i znaczy jestem na tyłach i dobra, może kontynuujmy. Ok, dobrze, postaram się zwolnić i postaram się pilnować mocno mikrofonu. No tak, może kolejny projekt, nazwałem go Foto. Wybrałem poduszka, czy mając tutejszej nomenklatury obiekt. Co ten obiekt ma zrobić? Ten obiekt na początku
może poprosić nas o to, żebyśmy spojrzeli na ekran i on będzie chciał nam zrobić zdjęcie. A zatem wchodzę w tego duszka i wybieram skrypty. Wybieram tutaj z wydarzeń, kiedy program startuje i może na przykład zrobię tak, żeby on powiedział nam, załóżmy przez jakiś czas, że pokaż, jak wyglądasz, albo pokaż swoją twarz na przykład. A zatem wchodzę tutaj w ten bloczek i wybieram klawiaturę. Pokaż swoją twarz. OK. Zatwierdzam. Mogę testować. Oj, za krótko. To cofnę. I zmienię tutaj ten czas nie na jedną sekundę, a niech będzie nawet 5 sekund. I zatwierdzam. I OK. Testuję. O, pojawił się duszek, który chce, żebym pokazał swoją twarz. No dobrze. Teraz, żeby można było użyć, ponieważ tutaj mamy taką opcję używania aparatu. Wybieram. W wglądzie mamy na samym dole latarkę i aparat. Tutaj używam tego bloczka użyj aparatu. No może przy okazji, bo przedtem ktoś pytał o to, jak usunąć. Jeśli przez pomyłkę na przykład usunąłbym, znaczy wrzuciłbym taki bloczek ukryj, to jeżeli teraz raz nacisnę, raz, jeżeli na ten bloczek nacisnę palcem takie jedno krótkie uderzenie, to wtedy pojawiają mi się takie opcje: przenieś blok, kopiuj, usuń, wyłącz i ewentualnie pomoc. Jeżeli teraz nacisnę usuń ten blok, on mnie zapyta, czy na pewno, czy jestem pewien i uświadamia mnie, że to jest krok nieodwracalny, ale jeżeli potwierdzę, że nie chcę tego bloczka, no to OK. No to w takim razie ten bloczek zostanie usunięty. No dobrze, może przetestuję teraz. Zobaczmy. Ma pokazać swoją twarz. I włącza się, o właśnie, tak wyglądam. Cofnę to. Teraz tak, mógłby mi zrobić zdjęcie w tym momencie, natomiast chciałbym zrobić takie coś, że w momencie, kiedy jestem widoczny, kiedy pokazuję swoją twarz, no to wtedy coś tam się pojawi, a jeżeli nie pokażę swojej twarzy, no to też będzie jakaś inna reakcja. I teraz jak można by to zrobić? Użyję teraz, tutaj naciskam na plusik, użyję przede wszystkim pętli zawsze, żeby on zawsze sprawdzał. Zobaczmy, kiedy wybieram to zawsze, pojawia mi się coś takiego trochę innego. Czy pamiętamy, tak jak w Scratchu, ta pętla zawsze ma taki kształt, można powiedzieć, podkowy, początek i koniec. Tutaj to jest, używam tylko jednego bloczka, przyciągam jeden bloczek,
kluczek zawsze, ale on jakby automatycznie musi być zamknięty tym drugim bloczkiem koniec pętli. I tego nie da się tego końca pętli usunąć, bo one są ze sobą związane. No muszę sprawdzić, czy jestem widoczny, czy moje urządzenie nawet nie widzi. A zatem znowu sięgam do tej zakładki i wybieram warunek, jeżeli to. Wrzucam go w pętlę. I jeżeli to, to co? Tutaj muszę, tak jak w Scratchu, umieścić jakiś warunek. Zobaczmy, jeżeli kliknę w ten warunek, znowu pojawia się to całe okno z różnymi możliwościami. I między innymi, poza różnymi funkcjami, wartościami logicznymi, są też takie związane z urządzeniem. Kiedy kliknę na to, pojawia się taka, można powiedzieć, podzakładka, wykrywanie twarzy. I jest tutaj ten bloczek, czy twarz jest wykryta. Klikam na to i zatwierdzam. OK. I to oznacza, że jeżeli twarz jest wykryta, to coś ma zrobić. OK. Ja użyłem chyba nie tego bloczka. To może teraz też pokażę przy okazji, jak to usunąć. Naciskam, no właśnie, przytrzymałem teraz za długo. Jeżeli przytrzymam dłużej ten bloczek, bo teraz go trzymam długo, cały czas go trzymam, nie puszczam, to mam możliwość przesuwania go w dowolne miejsce. Znaczy, jeżeli umieściłem go nie w tym miejscu, gdzie powinienem, to teraz przytrzymując go i przesuwając, mam możliwość umieszczenia go w innym miejscu. Natomiast jeżeli chcę go usunąć, to klikam pojedynczo usuń blok. Jestem pewien, tak, jestem pewien, ponieważ chciałem użyć tak naprawdę z kontroli bloczka, jeżeli w przeciwnym razie. Umieszczam go w pętli zawsze, zmieniam ten warunek na ten, o którym przed chwilą mówiłem, czyli z urządzenia, wykrywanie twarzy i jeżeli jest wykryta twarz, to coś tam zrób. Zatwierdzam. Teraz tak, jeżeli jest wykryta twarz, to coś ma się wydarzyć. Natomiast w przeciwnym razie coś tam innego. Czyli jeżeli jest wykryta twarz, to i może zrobimy takie coś, taki mały żarcik. Ja wyjdę teraz ze skryptów i wejdę w wyglądy. Normalnie ten duszek wygląda tak, a możemy zrobić tak, że jeżeli on wykryje, że ja jestem, moja twarz jest w zasięgu tableta, to wtedy pojawi się takie moje niby foto, moje zdjęcie, ale które sam stworzę. Więc wchodzę, wszedłem już teraz w wyglądy i mogę dodać nowy wygląd. Ale wyglądu nie dodaję z biblioteki, tylko sam narysuję. Tutaj do tego będzie służyło ten drugi program, ten druga aplikacja. Pocket Draw, Pocket Paint, przepraszam, która jest ściśle związana z Pocket Codem i wchodzę w nią klikając tę pierwszą możliwość, czyli rysuj obraz. Widzimy, że mam taką aplikację, właściwie prawie jak taki tradycyjny Paint. Mogę tutaj odręcznie coś narysować. I załóżmy, to będzie moje foto. Stąd wychodzę, klikając do góry w te trzy kropki.
On pyta mnie, czy chcę wrócić do Pocket Coda. Tak. Czy ma zapisać zmiany? Zapisz. I mam drugi wygląd. I teraz tak. Wracam do mojego, do moich skryptów. Co ma się wydarzyć? Jeżeli twarz jest wykryta, to co ma zrobić? Jeżeli twarz jest wykryta, to ma zmienić, nasz ten kostium, jakbyśmy nazwali w Scratchu, ale nasz wygląd na drugi. W takim razie tak, jeżeli jest wykryta twarz, to zmień wygląd. Oczywiście w zakładce wygląd. Zmień wygląd na. I wybieram to. Umieszczam tutaj. Tylko muszę zmienić, ponieważ ten Red Alien to jest ten pierwszy, a ja zmieniam na wygląd. Tak po prostu automatycznie wskoczyła nazwa wygląd. Warto by było w tym momencie postawić, żeby na początku, albo w razie czego, albo gdyby nie była wykryta moja twarz, to jest jednak ten wygląd tego czerwonego aliena. W takim razie mogę wybrać tutaj opcję kopiuj blok. W przeciwnym razie jest ten zwykły. Natomiast znowu muszę zmienić, że jeżeli moja twarz nie jest wykryta, to ma być czerwony alien. Przetestujmy. Na początku jest czerwony alien, który zachęca mnie do tego, żebym był. I dopóki on mnie nie widzi, jest tylko on. Ale kiedy ja się pokażę, pokazuje mi, że to jest moje foto. Oczywiście można by zrobić jakieś ładniejsze foto. Można by tutaj rzeczywiście mógłbym się bardziej postarać i narysować coś ładniejszego, no ale o. No bo kiedy nie ma mojej twarzy, to on wraca, a kiedy ja jestem, mówi mi, że to ja tak wyglądam i to jest moje foto. Wracam do programu. No to taki na początek. Natomiast kolejna rzecz, którą rzeczywiście możemy tutaj stworzyć w Pocket Codzie, której jednak nie ma. Czy każdy aparat wykryje twarz? No, nie mogę powiedzieć, czy każdy, natomiast testowałem to na trzech różnych urządzeniach, które mam i nie było z tym nigdy problemu. Znaczy każdy wykrył. Także no nie wiem, nie spotkałem się z tym, żeby gdzieś tam to nie działało. Ale no za każdy to też nie mogę ręczyć za każdy urządzenie. Okej, mogę na chwilkę? Słyszycie mnie? No jak nie wykrywa, Okej, trudno mi słyszycie powiedzieć. mnie? Michał, Jeszcze słyszysz mnie? tu? Tak, słyszę. Super, bo chwileczkę tylko, widzę, że będziesz przychodził do kolejnego etapu, a ja obiecałem tutaj kilku osobom, to jest ważne, żebyś jeszcze raz spokojnie, powoli powiedział, jak dodać nowy obiekt, to na pewno, bo tam kilka osób prosiło. I wiesz, i tak sobie pomyślałem teraz, że ludzie mogą sobie sprawdzić, czy ich urządzenie wykrywa twarz, czy nie. Bo byłem wybity przez część webinariów, nie wiem, czy to pokazywałeś, ale jeśli nie, to żebyś mógł jeszcze raz pokazać poprzez ten czujnik obliczania, to różnie się nazywa, albo urządzenia, jak on przybiera wartość 0 albo 1. Dlatego, czy wykrywa twarz, czy wykrywa. Jak komuś nie zmienia się 0 na 1, to znaczy, że tej funkcji nie ma. Tak mi się wydaje. Ale najważniejsze, żebyś pokazał, jak nowy obiekt po prostu zrobić, bo pojawiło się kilka takich osób. I jeszcze tam była prośba od Witka, w tym projekcie, który masz, jeszcze raz
po kolei przejrzeć kod. Więc czy inni też tak proszą o coś takiego, żeby jeszcze raz ten kod przejrzeć? Dajcie znać. Troszkę poczekam, że nie tylko dwie osoby, że więcej. To zróbmy tak, że myślę, że najpierw Michał niech opowie o tym kodzie, jeśli mogę cię, Michał, prosić jeszcze raz spokojnie o tym, jak on jest zbudowany, jaka jest w nim logika, jak to jest poukładane, a później, żebyś pokazał jeszcze raz na spokojnie, powoli, że tak powiem, prowadząc za rękę naszych webinarowców, jak założyć nowego ducha. Dobra? Okej? Okej. No i mów do mikrofonu, to słychać cię super. Dobra. To dzięki, ja Dobra. znikam, nie? No i dalej Dobra. jestem z wami na czacie, jak widzicie. No jeszcze raz. Ja może jeszcze się cofnę kawałeczek. Czyli w ogóle jestem na tej stronie jakby startowej Pocket Coda. Tutaj mam te opcje. Mogę zacząć tworzyć nowy program. Mogę zobaczyć wszystkie programy. Usiadam mojej, ponieważ wszystkie programy są zapisywane na danym urządzeniu i w tym momencie mógłbym wejść zobaczyć, ponieważ trochę już tworzyłem, bawiłem się, tych programów też już się tutaj sporo u mnie nazbierało. Natomiast przechodzimy do tego. Tutaj, kiedy nacisnę kontynuuj, to przechodzę do ostatniego programu, jaki robiłem, czyli w tym przypadku właśnie to nasze foto. Do tła, w tle tam nic nie ma, więc nie będę tam zaglądał. Natomiast w tym duszku, czy w obiekcie Red Alien 1 mamy skrypty. I tutaj te skrypty, nie wiem na ile są widoczne. Myślę, że można zobaczyć. Czyli tak, idąc od początku, zaczynam od bloczka. Kiedy program startuje, czyli to jest taki odpowiednik scratchowego, kiedy naciśnięto zieloną flagę. Czyli kiedy program startuje, co ma się wydarzyć? Na początku ten duszek pojawia się chmurka, w której on mówi: pokaż swoją twarz. No tutaj ustawiłem czas na 5 sekund. No nie wiem, czy może za dużo, może za mało. Oczywiście możemy sobie zmienić. I ponieważ będę chciał wykorzystać aparat, czy ten czujnik właśnie naszej widoczności twarzy, włączam aparat. Czyli tutaj kolejny bloczek to jest aparat i ustawiamy na opcję włącz. Następnie chcę, żeby program cały czas sprawdzał, czy moja twarz jest widoczna, czy jakby jestem w kadrze urządzenia. Czy jestem gdzieś poza kadrem? I dlatego tutaj jest, on to ma robić zawsze. I teraz tak, jest pytanie. Jeżeli, albo inaczej mówiąc, czy urządzenie wykrywa moją twarz? Jeżeli urządzenie wykrywa moją twarz, to zmień wygląd na ten wygląd. Czyli na ten kostium drugi. Ten kostium drugi nazywa się wygląd. To jest to, co ja narysowałem przed chwilą w tym Code Paint. Znaczy Pocket Paint. Natomiast jeżeli moja twarz nie jest wykrywana, czyli nie jestem w zasięgu tableta, nie jestem w kadrze, że tak powiem, to zadziała druga część. W przeciwnym razie. Czyli jeśli nie wykrywa mojej twarzy, to ma wrócić wygląd, czy ten kostium ma się ustawić na tego zwykłego czerwonego potworka małego. Natomiast te dwa ostatnie elementy, a mianowicie koniec pętli jeżeli, koniec pętli zawsze, są jakby niezależne ode mnie. One muszą tutaj być w tym miejscu i po prostu automatycznie się tworzy. Więc jeszcze raz, tak przechodząc w skrócie cały ten projekt. Kiedy program jest uruchomiony, zachęca nas do tego, żebyśmy się pokazali. Tutaj może być jakieś inne, jakby inna zachęta. Możemy napisać, że nie wiem, ładnie się uczesz, nie wiem, zajrzyj, tak, uśmiechnij się, cokolwiek innego. Włączamy aparat i zawsze będziemy sprawdzali, czyli umieszczamy pętlę zawsze, czy jesteśmy widoczni. Jeżeli nasza twarz jest wykrywana,
to wtedy ma zmienić, czy jakby pokazać, że nasze foto to jest ten rysunek, który zrobiłem w tym paincie. Natomiast jeżeli nasza twarz nie jest wykryta, no to wtedy wraca ten duszek, który gdzieś tam sobie stoi i czeka, aż się pojawimy. No to tyle, jeśli chodzi o, myślę, że teraz jest już jaśniejsze ten kod i mam nadzieję, tak, tutaj jeszcze, bo tutaj widzę jeszcze pytanie, tutaj Krzysztof zadał pytanie o to, kiedy ktoś instalował Pocket Coda. To się właśnie też zmieniło jakiś czas temu, nawet nie zauważyłem kiedy, ponieważ jeżeli ktoś ma starszą wersję Pocket Coda, taką jeszcze załóżmy sprzed miesiąca, to tam była trochę inaczej. Tam było, już szybko przeskoczę do tego miejsca, bo być może tam niektóre osoby, musimy wyjść do głównego doku. I tutaj do góry mamy ustawienia. Teraz już tego nie ma, ponieważ Pocket Code ma taką możliwość, żeby również podłączyć pod niego bloczki Lego Mindstorm. Możemy użyć też, połączyć jakoś z Arduino, możemy z Raspberry Pi, jeszcze tam z innymi urządzeniami. Ale w starszych wersjach tutaj jeszcze była taka opcja, użyj detekcji twarzy, czy jakoś tak, czy wykrywania twarzy, nie pamiętam dokładnie, jak to było napisane tutaj, ale było takie, i to trzeba było odhaczyć, zaznaczyć, że tak, zgadza. Natomiast teraz w tej nowszej wersji już tego nie ma, to usunęli, także jest to domyślnie jakby ustawione na to, że zgadzamy się na to, żeby on wykrywał naszą twarz. Także w tym miejscu ewentualnie ktoś ma starszą wersję, nieuaktualnioną, to tutaj może być taka opcja wykrywania twarzy. Natomiast w tej nowej wersji, ktoś ma już uaktualnioną, do tej, o której teraz też mówię, którą no, widzimy, no to nie trzeba tego zaznaczać i powinno zadziałać. Jeszcze to. No właśnie, to być może też jest kwestia tego, że jest starsza wersja niezaktualizowana. No nie pamiętam dokładnie, kiedy była aktualizowana, no ale to już tak 2-3 tygodnie temu, może ciut więcej już, bo tak szybko leci, trudno mi powiedzieć. Tak, a co do dodawania, nowych. Aha, w ogóle gdzie jest, tak? Tak, to jest w wyglądzie. Tak samo jak w Scratchu jest, że duszki, czy duszki, chmurki i dymki są zawsze w wyglądzie. To jeszcze może pokażę dla tych, którzy nie mogli tego znaleźć. To dodaję i w wyglądzie mamy tutaj. Powiedz cześć, to jest jeden dymek, powiedz cześć przez, to jest też jeszcze tłumaczenie nie takie, ponieważ no, to jest pewnie tłumaczenie z tego angielskiego for, więc zostało przetłumaczone tylko dla, tam są skróty. To jest chmurka, pomyśl i pomyśl przez jakiś czas. Tu mamy te cztery, natomiast to jest to pytanie, które musimy udzielić odpowiedzi. Tak, już wracam do skryptu. Tak, jeżeli widzi, to ma dawać ten kod długi. No tak, no być może w tej starszej wersji, ja już teraz nie mam tej starszej wersji, ponieważ na moich urządzeniach aktualizowane do najnowszej wersji. W tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Może gdzieś tam w materiałach będzie można znaleźć, natomiast no nie pamiętam już, jak to było wcześniej z chmurkami. Tutaj nie ma dużo tych bloczków, także ewentualnie można się pobawić, sprawdzić, albo myślę, że wygodniej będzie zaktualizować do najnowszej wersji i
ani uruchamiać dźwięków żadnych. Trudno mi powiedzieć, dlaczego nie. Być może nie ma syntezatora mowy i dlatego nie chcę do innych dźwięków, to nie wiem. Dobrze, jeszcze odpowiadając na to drugie pytanie o dodawanie, to jeżeli wyjdę z danego puszka czy obiektu, przechodzę do tego momentu, gdzie mam tło i obiekty, to klikam plusik. Kiedy klikam plusik, to dodaje mi, mogę dodać kolejny obiekt. Tak? O chwilę trwa znowu ładowanie. Wybieram sobie na przykład taką rakietę. Tutaj znowu mogę zmienić nazwę, ale tutaj no, nie potrzebuję. I widzimy, mam dwa obiekty. Także w ten sposób mogę dodawać kolejne obiekty. Natomiast jeżeli chcę znowu go usunąć, to klikam. Coś nie tak. Aha, jest inaczej teraz. O, jest troszeczkę inaczej. Jeżeli chcę usunąć, to nie przytrzymuję dłużej, tylko naciskam tutaj na te trzy kropeczki w tym widoku. Jeżeli chcę usunąć jakiś obiekt i pojawia się opcja. Pojawia się opcja usuń na samej górze i zaznaczam, co chcę usunąć. Jeżeli chcę usunąć rakietę, klikam rakietę i uwaga, naciskam tutaj na tę, nie wiem, pajeczkę czy ptaszek, czy jak na to powiemy, jak nazwiemy. Wtedy on mnie jeszcze zapyta, czy na pewno chcę usunąć ten obiekt i uświadamia mnie, że znowu, że tego nie można cofnąć. I tak usunąłem rakietę. No dobrze. To myślę, że tyle, jeśli chodzi o ten programik. Chciałbym jeszcze jeden projekt zrobić, tutaj z Państwem pokazać, jak zmniejszyć obiekt. To pokażę w następnym, ok? Bo chcę właśnie teraz pokazać kolejny projekt, który właśnie będzie polegał na tym, że znaczy polegał, którym będę musiał zmniejszyć, także przy okazji też to wyjdzie. No dobrze, to w takim razie wychodzę z tego projektu i stworzę kolejny nowy obiekt. Znaczy nie obiekt, tylko nowy program. Nie wiem, jak go nazwę. On będzie polegał na tym, że będę poruszał się jakimś statkiem. Jak dotknę czegoś, to coś przeskoczy w inne miejsce. Takie bawienie się, łapanie pewnych elementów. Nazwie to tutaj będzie pozioma razem orientacja i okay. No tak, i teraz może zacznijmy od tła. Wchodzę w tło i wybieram. Znowu tak jak zawsze, za pomocą plusika mogę dodawać. Nie będę tworzył swoich, tylko skorzystam z gotowej biblioteki. Poczekam, aż się załaduje wszystko. Nie wiem, gdzie by się to mogło dziać. Załóżmy nie pejzaż zimowy. OK, mamy ten pejzaż zimowy. Wychodzę z tego i z tła. Teraz to, co przed chwilą Państwo pytali, dodajemy obiekty. Czyli jeżeli jestem teraz w tym wyglądzie głównym, w tym widoku, który zaraz po wejściu do programu,
to, naciskam plus, dodają się obiekty. Wybieram obiekt, załóżmy najpierw wybiorę jakieś ucho, no załóżmy niech będzie to. Ma się ucho, niech ta ucho zostanie. Wybieram jeszcze drugi obiekt, który będę chciał łapać, a mianowicie taka tutaj jest jakaś planeta. O, taka wygląda, nie wiem, może na Marsa, może jakiś księżyc. O, przy okazji, tutaj do tej pory nie zmieniałem nazwy. Ojejku, coś mi się przywiesiło, moment. To oznacza, że coś mi się zresetuje. Ale zaraz powinno zadziałać. O. Ale na szczęście szybko możemy wrócić. Już momencik, ładuje się. O, jest. Do tej pory nie zmieniłem nazwy obiektu, ale tutaj mogę wejść to i na przykład zmienić nazwę, żeby nie wiem, co tam było, na Mars. Okay. Tutaj zdaje się, że mogę zmienić nazwę inaczej, jeżeli znowu. Tak, tu mam te trzy kropeczki do góry. Jest opcja zmień nazwę obiektu. W danym momencie chciał nazwać go inaczej. Też taka możliwość jest, tak? Czyli wchodzę w ten dany obiekt, naciskam te trzy kropeczki do góry i pojawia się taka opcja. Ale nie będę zmieniał, bo dopiero to zmienię. Teraz zobaczmy, chciałem tutaj pokazać, bo właśnie kiedy uruchomię, okazuje się, że ten obiekt Ziemi, znaczy Marsa, przepraszam, jest zdecydowanie za duży. Tak, więc chciałbym go zmienić. O, w ogóle widzę, że tło chyba złe wgrałem, bo jest pionowe, ale zostanie. Tak, jak teraz zmienić wielkość tej planety, wielkość tego Marsa. Najlepiej tutaj ręcznie pewnie też można by wejść w tego edytora, wyglądy, ale to byłoby więcej zabawy. Natomiast można zrobić to za pomocą programu. A mianowicie, oczywiście wchodzę w skrypty i tworzę, że kiedy rozpoczynam program, kiedy program startuje, to wchodzę w zakładkę wyglądy i raz, dwa, trzy, czwarty bloczek od góry jest ustaw rozmiar na ileś procent. No, muszę przetestować, bo prawdę mówiąc nie wiem, na ile by trzeba go ustawić. Załóżmy, piszę 20%. Nie wiem, czy nie będzie dobry, ale przetestuję. O, ta Ziemia już jest taka, czy ta planeta jest już takiej wielkości, że nadawałaby się. Może tak zostać, a mogę zmienić jeszcze troszkę. Mogę zmienić na przykład na mało na 15%. OK. Zobaczę teraz. O, może być. To ucho też wydaje mi się, że jest trochę za duże. Mogę z kolei przejść i tam. Mianowicie wychodzę tutaj do góry tym przyciskiem na przykład, albo na tablecie po prostu naciskam cofnij. To też działa i z tego przeważnie korzystam. Jeszcze raz cofnę. Wchodzę do UFO, tak samo jak tworzyłem tam, czyli kiedy program startuje,
co mam zrobić, zmienię rozmiar. No myślę, że tutaj już mniej, może to 60% wystarczy. Przetestuję. O, schowało się w ogóle za tym. Zaraz zobaczymy, jak ono wygląda. Stąd wychodzę. Wracam do programu. Jeszcze cofnę do Marsa. I może zrobimy tak, że najpierw Mars, co ma się z nim dziać. I on sobie pojawi się w jakimś losowym miejscu. W takim razie przechodzę do skryptów Marsa i na początku każe mu się ustawić w jakimś losowym miejscu. W związku z tym możemy się domyślić, że skoro chodzi o jakieś miejsce, to użyjemy kategorii czy kategorii ruch i zobaczmy, tutaj możemy zdecydować, w które miejsce ma iść za pomocą jakichś tam zmiennych x, y. Natomiast mamy też taki ciekawy bloczek idź do i jedną z tych opcji, jak naciśniemy teraz, otrzymamy automatycznie ją, dotknięta pozycja, tak, to nie o to mi chodziło, druga pozycja, to jest losowa pozycja. Czyli w momencie startu on nam ustawi w jakiejś losowej pozycji. Także tutaj jest o tyle wygodniej, że nie musimy, tak, czy często gdzieś tam trzeba było ustawiać, że tam jakaś ma losować, odkąd dokąd. Natomiast tutaj też byśmy tak mogli zrobić, ale równie dobrze możemy przestawić go na jakąś losowo wybraną pozycję. I on tam sobie będzie. Ja mogę przetestować, tak? Warto testować w każdym programie. Tak, widzimy. Tutaj też zobaczmy taka ciekawa opcja, jak tam teraz strzałką pojawiają się te możliwości. Ja tutaj automatycznie za każdym razem korzystałem z tego pierwszego, czyli wstecz. Wtedy wracam do programowania. Natomiast tutaj mogę nacisnąć albo znów, gdyby tylko przerwałem na chwilę i chcę dalej grać na przykład, czy dalej testować, albo mogę nacisnąć uruchom ponownie. I zobaczmy, no tak, teraz wylosowało nam inne miejsce. Spróbuję jeszcze raz. O, wylosowało teraz jakieś miejsce tutaj na dole. Także rzeczywiście ta losowość działa. No dobrze, czyli właściwie Marsa gdzieś tam mamy częściowo zaprogramowanego, przynajmniej ten początek, początkowe ustawienia. Natomiast, no tak, chcielibyśmy teraz trochę posterować samym UFO, żeby UFO nam gdzieś tam mogło się poruszać. To myślę ciekawsza rzecz będzie teraz. I no tutaj jest ta przewaga urządzeń mobilnych, z których możemy wykorzystać to, że nie sterujemy żadnymi przyciskami, nie sterujemy klawiszami, myszką, tylko po prostu przechyłem. I chciałbym pokazać też, jak to możemy zrobić. Czyli wchodzimy w ustawienia UFO, wchodzimy w skrypty. Na razie mamy tylko ustawiony wygląd. I teraz tak, chcielibyśmy sterować za pomocą przechyłu, tak? Czyli co by się miało dziać? Oczywiście to sterowanie musi odbywać się zawsze. No to wiemy już, że kiedy nacisnę ten dole plusik, muszę użyć pętli zawsze, czyli w kontroli mamy pętlę zawsze. Podpinam ją w tym miejscu. Co ma się dziać? Oczywiście możemy to sterowanie zrobić na różne sposoby. Jak mi się skojarzyło, najprościej będzie, zobaczmy w ogóle, jakie mamy możliwości. Kiedy wejdziemy w zakładkę ruch, mogę zrobić coś takiego, że ma zmieniać nam położenie X i Y. I użyję właśnie tego. Zmień X o, zmień Y o. Zatem te dwa bloczki przeciągam. Zmień X.
zmień Y. Oj, nie w tym miejscu, więc przytrzymuję dłużej i przeciągam tutaj, gdzie miało być. No właśnie, ale jeżeli zostawię tak jak teraz, zmień X, zmień Y o ileś, no to o 10, to znaczy, że będzie nam uciekał gdzieś w prawą stronę do góry, w kosmos poleci. Ale właśnie ma reagować na położenie urządzenia naszego mobilnego. A zatem klikam w tę dziesiątkę, ponieważ ja nie chcę dziesiątki w tym momencie. I mamy znowu tutaj w tej naszej zakładce urządzenie. Tutaj są różne czujniki, które są związane z naszym urządzeniem. Między innymi jest tutaj takie bardzo ciekawe nachylenie X, nachylenie Y. Nachylenie X to jest, no jak wiadomo, jak obracam swój tablet, no prawo, prawo, lewo, podnoszę prawą rękę, lewą rękę, nachylenie Y, czyli przód, tył, tak jakby odsuwam, znaczy no od siebie, no myślę, że wiemy, o co chodzi. No i pobieram, tak, czyli zmień X o nachylenie X. OK. I zmień Y nie o 10, tylko o nachylenie Y. Zatwierdzam. No i to powinno nam już pozwolić sterować. Niestety nie będzie widać, czy będzie widać efekt, natomiast nie będzie widać, to sam, ale uruchomię ten program. Właśnie, jest taka wada, że on nie jest tak jak wskaźnik tam ograniczony, on mi teraz poleciał i tutaj jest taka wada, może mała, a może z kolei zaleta, trudno powiedzieć, że w żaden sposób tutaj nie, on nie jest ograniczony. On być może jest już daleko, no właśnie, mój też uciekł, bo ja to miałem go w miarę poziomo, więc powoli uciekał. Natomiast pierwszy raz, jak go testowałem, to uciekał mi bardzo szybko i nawet nie zdążyłem zauważyć, jak już go nie miałem. Ale wrócimy do skryptu. Co z tym zrobić? Mogę zrobić to tak. Po pierwsze, tutaj to nachylenie, ja teraz nie pamiętam, ale zdaje się, zmienia się właśnie od minus 10 do 10, podobnie jak było, jak jest w Inventorze, jeśli ktoś z Państwa też korzysta. Czyli mogę na przykład, żeby to się nie zmieniało od minus 10 do 10, wprowadzić, że on ma to nachylenie X-a, uwaga, w to wszedłem, już Państwo widzieliście, na wszelki wypadek wrócę. Jeszcze raz, tutaj gdzie jest to nachylenie X-a, klikam, nachylenie X i mogę wykonać jakieś działanie. Zobaczmy, tu mamy normalne działania matematyczne, więc jeżeli na przykład wpiszę, że ma podzielić to nachylenie X na przykład przez 10, no to będzie wszystko wykonywał o wiele wolniej, tak? Zatwierdzam OK. Nachylenie Y również mogę podzielić przez 10. Ojej, dwa razy nacisnąłem, muszę się pogubić. Tak, nachylenie Y też dzielę przez 10, no i to będzie się działo już w dużo wolniejszym tempie. OK. Ale ja proponuję jeszcze się zabezpieczyć w jeden sposób. A mianowicie, zobaczmy, podobnie jak w Scratchu, mamy taki bloczek, że jeżeli jest na brzegu, to ma się odbić. Zobaczmy, jeżeli na brzegu odbije się, jeżeli to wrzucę do tej pętli zawsze, to sprawi, że on mi nigdy nie ucieknie. Przetestujmy jeszcze raz. Zobaczmy, jedno, że widzę, że już teraz bardzo powoli się porusza. Tak, gdzieś tam leci w prawo, w lewo. Ale nawet gdybym chciał, żeby mi uciekł, no właśnie, on się zatrzymuje się na brzegu i już w żaden sposób nie ucieknie. Tak, czyli udało mi się go zatrzymać w granicach mojego ekranu. Czyli w ten sposób on nie ucieka, tylko cały czas
Super. Natomiast jeszcze jedno, o, teraz dotyka, czy wpadł za Marsa. A ja bym chciał, żeby w momencie, kiedy dotknie tej planety, żebym na przykład... No właśnie, to jednak jest proste. Tutaj też akurat w tym przypadku się udało to zrobić. Tak, nie ucieka, zostaje. Natomiast, żebym mógł tutaj sobie też grać, tak, żebym mógł zrobić taką pierwszą, może na razie bardzo prostą, ale jednak gierkę, polegającą na tym, że no, będę starał się jakby strącić tego Marsa, czy jakby złapać, a on będzie mi uciekał. Przejdźmy do skryptu. W jaki sposób można by to zrobić? Trzeba by pomyśleć. O, coś siło znowu. No tak. Po pierwsze, tak jak w Scratchu, ogólnie przy programowaniu, trzeba pomyśleć, gdzie to najlepiej wrzucić. Ponieważ właściwie dla tego UFO to nie będzie znaczenia, że on dotknie planety, bo on nie będzie reagował na to. On będzie dalej poruszał się tak, jak się poruszał. Natomiast to planeta ma zmienić miejsce. W takim razie musimy to umieścić w skryptach planety, a nie w skryptach UFO. Więc wychodzę z UFO, przechodzę do skryptów Marsa. Na razie mam ustawione tylko to, że ma ustawić wielkość. No i znowu, on musi cały czas być nastawiony na tę możliwość dotknięcia UFO, więc Mars musi cały czas nasłuchiwać, jakby sprawdzać, co czuje. W takim razie oczywiście używamy pętli zawsze. Dorzucam pętlę zawsze. Ale co ma zawsze robić? Zawsze ma sprawdzać, czy czasem nie dotyka UFO. I tu mamy też taki ciekawy bloczek. Znaczy w ogóle musimy sprawdzać. Sprawdzam, czyli używam w warunku jeżeli, tak? I wchodzę w kontrolę. I tutaj właśnie znowu mam wybór, jeżeli to, znaczy jeżeli to i w przeciwnym razie, albo zwykłe pojedyncze jeżeli. Oczywiście używam pojedynczego jeżeli. Ale jeżeli co? Klikam w ten warunek. No i staje się w obiekcie. To jest też pewna nowość, więc... O, jest. W obiekcie jest taki bloczek, czy taka możliwość, dotyka. Biorę to i muszę tutaj ustawić. To się mam automatycznie ustawione. Jeżeli dotyka UFO. Tak, tutaj mam UFO. No nie mam żadnych innych obiektów, więc to jest jedyna możliwość. Ale tak, jeżeli dotyka UFO, to coś. Co mam? Jeżeli Mars to nawet dopisał mi tego duszka, czy ten obiekt, którym jestem. Czyli jeżeli Mars dotyka UFO, to stwierdzam na razie, to co ma się wydarzyć? Jeżeli Mars dotknie UFO, no to dobrze byłoby, jakby Mars pojawił się w innym miejscu. W takim razie, co mogę zrobić? Tutaj miałem, zobaczmy, pamiętamy, idź do losowej pozycji. Muszę tego tworzyć od nowa. Naciskam to trzeba uważać, ponieważ teraz mi się otworzyła ta lista możliwości, dokąd ma iść, tak? No muszę trochę wyżej nacisnąć na ten niebieski. O, pojawiły mi się opcje, że idź do... Co chcę zrobić z tym bloczkiem? Chcę skopiować ten blok. Kopiuję tutaj. Może... Czekam. Czyli jeszcze raz zobaczmy, co się będzie działo. Najpierw sobie ustawię jakiś rozmiar, losuję na takie miejsce, gdzie ma być ten Mars i czeka, aż dotknie go UFO. Jeżeli go dotknie UFO, to zmieni miejsce. No może przetestuję, czy to działa. Wszystko mi idzie. Program, proszę.
Tak, bo ja nie dam rady teraz tego. Ja może wyjdę z tego i potem tak zrobię po swojemu, bo pod ten tablet muszę zmienić osie, bo inaczej nie będę w stanie tego przestawać. Proszę się zajmować, ja szybko. Już momencik, zaraz wracam. Tak, ponieważ ten tablet, który ja mam teraz, który korzystam w tym momencie, on ma przestawione osie, ogólnie takie poziome i tu jest problem, że te osie są jakoś zmienione i nielogicznie muszę to zrobić, ale dzięki temu lepiej mi pójdzie sterowanie. O, widać od razu już, o, jeszcze nie. Lepiej pójdzie. No, zadziałało. U Państwa szybciej to zadziałało. No tak, za duże dzielenie. A poza tym być może jest tak, że czasami chcemy, żeby on właśnie nam spadał, a innym razem wolimy, żeby szedł w górę. To ewentualnie możemy też to zmienić, dając tam minus. Tak, teraz pokażę. Tutaj w tym miejscu. Gdybym chciał, żeby on na przykład szedł w dół, a nie w górę, to gdzieś tutaj minus. Ten minus nachylenie albo dzielę przez minus 10, no, czy tam jakąś inną liczbę, to już jak chcemy. Ale tak, tak, ja to zmieniłem. Aha, powiedział, ucho się odwróciło. Tam też są w ustawieniach, gdzieś tam w opcjach, czy on ma się obracać. Ja może zaraz znajdę, bo już też nie pamiętam, gdzie to było. Ucho. To chyba w wyglądzie jest. Szukam, szukam. Gdzieś to widziałem, natomiast to chyba jednak nie w tym miejscu. W ruchu. Tak, zobaczmy, tak samo jak w Scratchu, to żeby to ucho nie miało, czy nie było do góry nogami, to tam zakład ruch mamy, ustaw styl obrotu, tylko prawo-lewo. Na początku ustaw styl obrotu, nie obracaj, może nie obracaj, albo tylko prawo-lewo dookoła, a to tak samo jak było, pamiętamy, w Scratchu z tą kropeczką, z czałkami i ruchem dookoła. Tutaj jeżeli to zastosujemy, nie powinno nam się obracać w momencie, kiedy gdzieś tam wpada, odbija się o ściankę, tak? No dobrze, to może tylko jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, bo też bardzo przydatna jest w grach, a mianowicie punkty. O, punkty to wiadomo, lubimy zdobywać punkty, dzieci lubią zdobywać punkty. A mianowicie, teraz może jednak punkty dobrze były naliczane tam, gdzie jest czujnik zderzeń. Tak? Czujnik zderzeń, pamiętamy, przed chwilą robiliśmy, mamy w Marsie i tutaj, kiedy wejdziemy w Marsa, to tak, tutaj wykrywa nam zderzenia. No to moglibyśmy w tym momencie zrobić naliczanie punktów. Jak zrobić? Plusik, dane. Tak jak mówiłem, dane to są inaczej mówiąc nasze zmienne. No i co? Musimy najpierw stworzyć jakąś zmienną i na początku ją ustawić na 0. Mamy 0 punktów. W takim razie biorę pierwszy bloczek. Daję go na początku, żeby po starcie ustawić zmienną punkty na 0. Klikam tutaj w ten napis nowy i mogę, jeszcze tak samo jak w Scratchu, zrobić punkty dla wszystkich obiektów, niech będą, no nie ma znaczenia, nie będzie dla wszystkich obiektów, punkty i zatwierdzam. Na początku ustawiam na 0. Ojej, coś źle pisałem. No. Tak, ustawić na 0. Tak, jeśli chcę usunąć skrypty, to tak jak mówiłem, przytrzymuję, czy klikam, a czy raz naciskam na coś tam.
tak? I usuń skrypt. Ale nie będę usuwał, bo akurat u mnie jest OK. Natomiast ma punkty ustawione na 0. Co ma się dziać? Jeśli dojdzie do takiego zderzenia, czyli jeżeli Mars dotyka UFO, to ma dodać mi punkt, czyli wchodzę w dane i zmień zmienną punkty o 1, tak? Czyli to jest zaraz drugi bloczek. W momencie zderzenia ma zmienić zmienną punkty o 1. Natomiast na razie jeszcze nigdzie nie zobaczymy tego, ponieważ musimy użyć jeszcze trzeciej rzeczy, a mianowicie musimy pokazać te punkty. I znowu w danych mamy trzeci bloczek od góry. Pokaż zmienną. I zaraz na początku też dorzucamy pokaż zmienną punkty. I tutaj mogę zdecydować, w jakim miejscu ma tą zmienną punkty pokazać. Mogę ustawić, żeby było tak na środku, czyli w punkcie 0, jeżeli chodzi o x, a o y, no nie wiem, 500 załóżmy. No ok, 500 i ten wtedy będzie mi zawsze pokazywał punkty w tym miejscu. Przetestuję. O, widzimy, pojawiają się te punkty. Teraz gdybym próbował posterować. Drugi gra działa, tak? Także myślę, że to tyle wystarczy, jeśli chodzi o tę grę. Punkty większe. No, prawdę mówiąc, nie znalazłem nigdzie ustawianie, bo ten program jest rozwijany. Gdzieś tam widziałem, że też ktoś proponował, żeby się dało zmieniać czcionkę, jakąś pojawiają napisy. Natomiast no, w tym momencie jakoś jeszcze takiej opcji nie widzę. Czas gry. No można gdzieś tam zrobić, że jest tam to czekaj, tak? Czyli jeżeli coś tam czeka, też jest możliwość nadawania komunikatów, także wtedy pewnie by to wymagało jakiejś większej, niezostawiona zmienna, znaczy większego zaangażowania tam poszukania, natomiast tak, no trzeba by pomyśleć, da się pewnie zrobić, trzeba by pomyśleć. Zmienna nie jest ustawiona, tam na początku to nie była, to na początku, momencie przejdę, pokażę w którym miejscu. Tutaj jest ustaw zmienną punkty na 0. Być może tutaj tego nie ma. W tym momencie ustawiamy zmienną, także ona na początku, zaraz po wystartowaniu programu, będzie ustawiona na 0, czyli powinna być, tak? Jeżeli tego nie mam, to rzeczywiście on się może do. O właśnie, jak ją udostępnić? No za wysoko. Też być może różne urządzenia gdzieś tam mają różną tą. Różne wymiary, ponieważ no to nie jest wspólne dla wszystkich. No eksperymentalnie by trzeba zobaczyć. No, takim niżej można zmienić na jakąś mniejszą wartość. Dobrze, też tylko może pokażę właśnie to. Ja też nie powiem na początku. W ogóle można. Ja wyjdę z tego, może na potem najwyżej wrócę. W tym widoku głównym jest możliwość też. Ja jestem zalogowany. Przepraszam, że nie powiedziałem. Tutaj może tym, tylko o tym powiem chwileczkę. Jestem zalogowany automatycznie, ale tutaj jest taka możliwość zalogowania się, stworzenia swojego konta. Jest podobnie w Scratch Online. Możemy mieć takie konta darmowe na tej głównej stronie, tak samo tutaj. Jestem zalogowany. I teraz co? Kiedy jestem już w danej grze, mam zrobioną i chcę ją opublikować. Jest tutaj taka opcja, kiedy nacisnę te trzy kropeczki, wyślij. Wyślij, to właśnie wyślij do takiego, do tej bazy, w której są różne inne projekty. Jeśli to, tutaj mogę dodać jakiś opis tej gry, nazwa jest dodana automatycznie, daję dalej. Chwilkę muszę zacząć. Tak, tutaj jeszcze mogę wybrać jakiego, czy to jest gra, czy to jest animacja,
trójka, muzyczka, coś tam dalej. Eksperymentalne, załóżmy eksperymenty jakieś tam. I on teraz wygrywa, on mnie informuje, że wysyłam teraz do społeczności. OK. O, i przechodzę teraz na taki mój profil. Akurat ja sobie tu założyłem profil, który nazywa się Smolec, to jest wioska, w której uczę. Tak, i tutaj mam tę grę. I w tym momencie ta gra jest udostępniona dla wszystkich. Tutaj też ja może napiszę, jest taka stronka, na której teraz możemy, na którą możemy zajrzeć. Jest to. Tak, i tutaj ta stronka Share Drop Up, tam są wszystkie, wszystko. Więc tak, jeżeli ja to wrzuciłem, każdy dostęp teraz do tej gry, którą stworzyłem, i możemy pobrać. Mogę pobrać takiej wersji, jak tutaj mam, czyli w tej wersji takiej, której mogę zajść, którą mogę modyfikować. Mogę przygotować apkę, czyli mogę właśnie tutaj zrobić tą taką typową aplikację. Mogę dać po prostu link do tego, one są numerowane, te wszystkie projekty. Mogę podlinkować komuś to wysłać. O, to jest pobieranie linku. A przy okazji, tak chciałem powiedzieć, że w ogóle jest taka akcja do końca roku, Galaxy Game Jam. Taka akcja tworzenia różnych gier związanych z kosmosem, właśnie z galaktyką. Gier o tematyce kosmicznej. I ta strona właśnie jest taka, jak tutaj staje się Galaxy. I tam można też poczytać. Ona jest, też ma stronę, wersję polską, polskojęzyczną. Może tłumaczenie wspólnego z tym tłumaczeniem. Piękniejsze, nie jest takie polonistyczne, ale zrozumieć. Zachęcam do udziału w tym. Myślę, że ten pocket code jest taki fikcyjny, także do tego można eksperymentować. Czas nam się chyba powoli kończy, Krzysztof, więc ja może tyle bym powiedział. Chciałbym jeszcze pokazać, że jedna rzecz. Na tej samej stronie jeszcze tylko tutaj pokażę. Zachęcam, ponieważ no, mamy czas ograniczony. Może tempo też było takie dosyć, bo chciałem też pokazać kilka rzeczy. Świetną rzeczą na tej stronie, którą wcześniej napisałem, też ten share catropad, jest właśnie, o, to widzę, Krzysztof wrzucił, poradniki są. Te poradniki są naprawdę świetne. Są, częściowo są po angielsku, ale jest bardzo dużo tłumaczeń też na język polski. No już będę raz klikał, bo sporo jest do oglądania. Zachęcam. Te wszystkie są to przykłady, takie początkowe, bardzo proste, od których można zacząć i myślę, że można się też wiele nauczyć, wiele dowiedzieć, zwłaszcza początek, załapać, podesłać dzieciakom. Myślę, że to są świetne na start, świetne materiały na start, żeby z tym ruszyć, żeby po prostu się takich załapać te podstawy i pobawić. Dla jakiej grupy wiekowej? Ja no, dziś nawet widziałem, że od jakaś tam grupka na stronie, właśnie gdzieś tam Pocket Code'a, ogłaszała się, że od nie wiem, 4 czy od 7 lat to można spokojnie stosować. No jednak troszeczkę trzeba umieć czytać, więc 4 lata może nie, ale myślę, że od 7 bez problemu bezpośrednio można ruszyć. Natomiast w górę no to już zależy od słuchaczy, bo jeżeli dzieciaki gdzieś tam tworzą w gimnazjum już coś tam w jakichś językach pisanych, no to to jest dla nich może zabawne, ale myślę, że nie ma ograniczeń, zwłaszcza na początek. Materiały tutaj Krzysztof wrzucił przed chwilą link. Tak, tworzymy swój login, swoje hasło. Naprawdę już nie testowałem jeszcze na razie, ponieważ w tym roku mam 4. klasę maturowych. Był Scratcha na początek, tak załatwiam początek.
zatem. Moment. Tak się trochę uruchomię. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak. Bo widzę, jakie zadasz pytania. Jasne, można stworzyć apkę bez logowania. Nie jest to potrzebne. Po prostu nie możesz jej przejść potem do tego zbioru apek i nie możesz zrobić swojej własnej apki do zainstalowania, ale możesz kodować bez i układać skrypty, tworzyć programy bez zalogowania. 7 lat to faktycznie trochę za wcześnie. No tak, Gosiu, bo to jest tak, że pakiet code to zdecydowanie, jak już uczniowie albo uczestnicy zajęć oswoją się ze Scratchem i później przychodzą do pakiet code'a, chyba że już są w gimnazjum, to wtedy jasne, że można zacząć z pakiet code'em spokojnie, prawda, Michał? Tak. Bo wiecie, Myślę, to że jest to przejście plus. między Scratchem właśnie a App Inventorem, Jasne. żeby przejść między jednym a drugim, bo Pocket Code jest taki no, bardzo przyjazny, bardzo scratchowy jeszcze. A z drugiej strony gdzieś tam jeszcze też ma nowe opcje, których jednak nie. Jest z nami też Ania Jędryczko. Ania 4 to Ania Jędryczko, którą niektórzy z Was znają i ona też pracowała na warsztatach ze średnimi uczniami ze szkoły średniej, którzy pierwszy raz dotykali kodowania i im się bardzo podobało, bo wiecie, co jest fajne? No to jest urządzenie mobilne. Masz w kieszeni jakieś tam urządzenie, możesz na nim zainstalować tego pakiet coda i dzięki temu masz w kieszeni, że tak powiem, laboratorium do stworzenia czegoś, tak? Do wykorzystania tego, co w tych smartfonach się znajduje, więc jest to fajne, rozwijające, a oni naprawdę mają fajne pomysły, jak to wykorzystać i to daje nowe możliwości i to, co mówił Michał, to jest taka platforma i takie rozwiązanie, które cały czas się rozwija, tak, że jeszcze 4 tygodnie temu wyglądało to inaczej, że oni zmieniają, że się starają. Michał też przetłumaczył, nie wiem, część interfejsu, tak, Michał? Tak, Ty? trochę tam No, tak. trochę interfejsu, więc też gdzieś jest jakaś taka społeczność otwarta, która nad tym pracuje, bo jeszcze niedawno to tak nie wyglądało. Wyglądało zupełnie inaczej, było bardziej ubogie i to idzie w stronę takiego przybliżenia do Scratcha, ale cały czas tych funkcji nowych, takich rozszerzających, dających dostęp do tego, co umożliwiają urządzenia mobilne, to po prostu nie likwidują. To bardzo cieszy. Więc jak najbardziej, pierwsza klasa gimnazjum na start, żeby pokazać, żeby zaciekawić, to na pewno. Chciałem jeszcze pokazać właśnie taką jedną opcję, to wspomniałem o tym Tak, wcześniej. Rafał. Mów, okej, Chciałem, sorry. a mianowicie to jest zupełna nowość, to znaczy to jest jeszcze wersja beta. Jak wejdziemy do strony głównej i tutaj mamy, jak te trzy kropki nacisnę do góry, zobaczmy, mamy konwerter Scratcha. Tutaj, kiedy to naciśniemy, mogę sobie wyszukać na przykład albo po moim loginie, ponieważ tutaj w tym momencie jakby przerzucamy się do Scratcha, do strony Scratch.edu. Mikrofon, Na przykład różne moje programy. Tutaj robiłem w Scratchu, które mam tam właśnie udostępnione na stronie. Mogę na przykład wejść do akurat, no załóżmy, moje uczennice, jakiś projekt, który też mam na tym swoim programie. Mogę go jakby ściągnąć tutaj, robić konwersję. No i w tym momencie tutaj za chwileczkę pójdzie ta konwersja. On zamieni mi cały skrypt na Scratcha na Pocket Coda. No tak jak mówię, to jest jednak wersja beta. Do niedawna jeszcze było tak, że pewne rzeczy on nie tłumaczył na tym, bo ja zamiast danych cegiełek, zamiast danych bloczków pojawiały się jedynie komentarze, że tego się nie da przetłumaczyć. Natomiast tam pisałem do nich i oni mówili, że po prostu to jest taka wersja, w której cały czas działają, cały czas się rozwija. Mówili, że za jakieś 2-3 tygodnie będzie. No i rzeczywiście widzę, no różnica jest ogromna między tym, co było 2 tygodnie temu, dzisiaj, kiedy robiłem konwersję. Także
Myślę, że jeszcze chwila i to będzie świetnie w ogóle działało, bezbłędnie. Na razie jeszcze może nie do końca wszystko tłumaczy, no ale też widać takie wyraźne nawiązanie do tego i też pomoc w takim bardzo płynnym przejściu ze Scratcha do Pocket Coda. To tyle. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Tutaj Krzysztof. Dzisiaj było ponad 100 osób. Miło się z Wami spotkać. Testuj, próbujcie też na spokojnie, żebyście się czuli w tym komfortowo. Przecież to nie jest tak, że jak dzisiaj coś nowego zobaczycie, to musicie to jutro wykorzystać. No chyba, że tak macie. To spokojnie. No. Dziękujemy bardzo. Jak ktoś ma jakieś pytanie. Te warunki techniczne, ale mówię, ten mikrofon nie jest najlepszy i tak zbierał może słabo, ale. Zebraliśmy się z tym. Mam wszystkim nadzieję, że jakoś tutaj ten odbiór był dobry. No i zapraszam na kolejny. Myślę, że za 2 tygodnie, zdaje się, mamy kolejne spotkanie. Zapraszam i no, zrobimy może jeszcze coś tam bardziej skomplikowanego. Już nie będziemy mieli tych wstępów. Jasne. Zapraszam. To jest też tak, że wiecie, Mikołaj przyjdzie, będzie inny mikrofon. No cześć. Mikołaj, Klaudia, co masz na myśli? Które? To oczywiście, co zrobiliśmy, było, co robił Michał w czasie webinaru, wszystko.